4 powody, dla których warto przyjść do Filharmonii Wrocławskiej. Po pierwsze, Bruch to kompozytor, który kiedyś był dyrektorem orkiestry wrocławskiej. Po drugie, koncert skrzypcowy, który wykona Miki Kobayashi, laureatka konkursu wieniawskiego. Wreszcie Mahler, wielki symfonik i jego pierwsza symfonia Tytan w porywającym wykonaniu orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Benjamina Schwartza. Koncert zapowiada się wspaniale.